Ostatnio nie było trochę filmów ani żadnych shortów, bo jak słyszycie po moim głosie, jestem obecnie chory, od tygodnia leżę w łóżku, więc nie mogłem po prostu nagrać wam żadnego filmu, ale już teraz czuję się trochę lepiej, więc postanowiłem nagrać przynajmniej jakiś filmik z paczki, która do mnie przyszła. Stąd też właśnie zniknął Jawin 400, który planowałem zabrać na Mazowiecki Festiwal Klocków Lego, no ale że wyszło jak wyszło, że od tygodnia leżę w łóżku, no to już dałem sobie spokój, nie będę tam jechał i ludzi zarażał. Więc może po prostu uda się za rok pojechać i się spotkać z wami właśnie między innymi. No i pokonać też mocki innych różnych osób z Polski. No ale przejdźmy do paczki, którą sobie zamówiłem z Chin. No i słuchajcie, jest to taka paka aż 60 figurek Lannisterów z Gry o Tron. Jak zobaczyłem, że firma Koruid w końcu wydała Lannisterów po Starkach i Baratheonach, czy też Nocnej Straży i Nieskalanych, no to w końcu się ucieszyłem, że zrobili już po tylu latach Lannisterów, bo szczerze już trochę powątpiewałem, że ta firma cokolwiek jeszcze z Gry o Tron zrobi, ale na szczęście zrobili, więc jak tylko zobaczyłem, to kupiłem w ciemno 60 figurek po 20 figurek z każdego rodzaju rycerza, czyli mam 20 łuczników, 20 takich piechurów, no i 20 takich cięższych, powiedzmy, zbrojnych. No i cóż, po otworzeniu paczka praktycznie mi eksplodowała, bo jest tak napchane tych figurek. No zobaczymy, czy będzie ich 60. Mam nadzieję, że małe chińskie rączki się nie pomyliły i jest ich właśnie 60. No naprawdę jest ich sporo, więc mam nadzieję, że jest 60 tych figurek i wszystko będzie dobrze. Także ja biorę się teraz za układanie tych figurek, wszystkie wam pokażę właśnie, jak one wyglądają, czy warto je kupić, jeżeli interesujecie się grą o Tron. Już po prostu czuję ten ból palców od wkładania tych wszystkich rączek, no ale zobaczymy, może nie będzie tak tragicznie, bo jednak ta firma Koruid, one może nie są jakieś mega jakościowe te plastiki, ale też nie bolą palce od wkładania ich, więc wiecie, to dość łatwo wchodzą te elementy, te rączki i dłonie w siebie, prawie jak Lego, no więc nie jest jakiś to zbytnio problem, jak w przypadku innych takich typowych podróbek Lego. No także ja się teraz biorę za układanie i widzimy się za chwilę.
No i złożyłem i zastanawiam się, ilu z Was obejrzało cały ten etap składania przy pięknej muzyce starego bossu z Gothica 1. No i słuchajcie, złożyłem. Ktoś może policzyć, czy naprawdę jest 60 figurek, po 20 z każdego rodzaju żołnierza. No i muszę Wam powiedzieć, że te figurki naprawdę niesamowicie wyglądają. No to, jak one są po prostu fajnie wykonane, te wszystkie detale, to, że nie ma jakichś takich, jakby to nazwać, takich kawałków plastiku, gdzie się odstających, takich, wiecie, gdzie się odlew kończy. To po prostu te wszystkie figurki są na tak dobrym poziomie wykonane, że jestem po prostu pod wrażeniem i na pewno kupię sobie jeszcze raz kolejnych 60 albo 80 albo i 100 takich figurek, no bo mieć armię Lannisterów to jest po prostu must have. Od jakiejś właśnie mocki z Królewskiej Przystani czy z bitwy o wozy kupieckie. No bo tak jak mówię, te figurki po prostu wyglądają niesamowicie i teraz wam pokażę z bliska każdy rodzaj tego żołnierza. Tak przy okazji jeszcze na 60 figurek tylko jedna figurka tego łucznika nie miała kołczanu, ale akurat to na plus, bo te kołczany i tak będę raczej wymieniać te oryginalne od Lego, bo oni są jakieś mega drogie, no ale nie było kołczanu, ale za to do tej figurki były dwie takie tarcze, więc powiedzmy, że okej, że no przynajmniej były te dwie tarcze, niż że nie było właśnie tego kołczanu. Też przy jednej figurce była druga pelerynka, ale jak widzicie, ta pelerynka jest strasznie zniszczona tutaj w tym boku, więc też fajnie, że dali od razu drugą. Chociaż nie wiem, czy to ktoś tam pakował osobiście, czy jakaś maszyna pakowała, no nie wiem, ale przynajmniej jest tak, że wiecie, że niczego nie brakuje, albo jak coś brakuje, to przynajmniej jest coś za coś. Także teraz wam pokażę właśnie te figurki z bliska. No i pierwszą figurką jest taki piechur Lannisterów. Piechur, no bo wiecie, powiedzmy, że taki lekki żołnierz, bo nie ma takiego pancerza, tylko ma po prostu taki materiał na swojej jakby zbroi. No takie postacie też się pojawiały w serialu właśnie w Królewskiej Przystani, czy też może w Casterly Rock. No i zobaczcie, jak ta figurka świetnie wygląda, jakie mają po prostu tak dobrze zrobione te nadruki. No zobaczcie, to takie wiązania materiałów, ten lew taki złoty na takim brązowym kubraczku. Z tyłu też są nadruki właśnie tych wiązań na spodniach, z boku. Nawet są takie pasy, wiecie, jak się wiąże zbroję z boku, to też wszystko jest nadrukowane tutaj. Nadruczki są na rączkach, może jakieś takie niezbyt jakieś, powiedziałbym, że takie mega wielkie, po prostu są takie przy samych rękawach jakieś nadruki, ale właśnie te boki figurek, no po prostu wyglądają niesamowicie. Dodatkowo jest tarcza, która też się pojawiała w serialu, taka właśnie okrągła. Takiego elementu od LEGO jeszcze nie ma, są takie okrągłe tarcze, znaczy okrągłe takie jajowate tarcze, ale większe w przypadku właśnie tarcze, na przykład z Gunganów, a ta jest taka mniejsza, więc też spoko, no ale lew, ten po prostu złoty lew Lannisterów na tym bordowym kolorze wygląda niesamowicie. No i hełm, no hełm jest po prostu, no nie wierzę w to, co widzę, jest tak dobrze zrobiony. Całe to takie złoto właśnie, takie legowe złoto, że wiecie, że ten złoty wygląda jak po prostu złoty Lego. Ten taki stary złoty, nie taki nowy, co mam, taki perłowy chyba złoty czy jakiś. Ale kiedyś były takie złote sztabki, pamiętam, i właśnie to wygląda identycznie jak te sztabki. No i te hełmy wyglądają po prostu super. To jest ta wersja właśnie tego hełmu, który nie ma tych takich, jakby to nazwać, takie może przyłbicy z tych dwóch oczu, które się zakładają na hełm, tylko właśnie z takich otwartych, w przypadku właśnie takich lekkich piechurów bym to tak nazwał. No i no po prostu wyglądają te figurki niesamowicie, no nie mogę się przestać tymi figurkami zachwycać, są naprawdę, naprawdę świetne. Drugą figurką jest lannisterski łucznik, który jak widzicie ma podobne nadruki jak właśnie ten piechur, tylko te są w kolorze takim brązowym, no to są takie bardziej ciemnym. Też oczywiście z dwóch stron, wszystko nadrukowane tak jak tam. Zobaczcie, jak te właśnie strzycia z boku, z tych właśnie strzycia tej zbroi, jak fajnie są poprowadzone z nóżek na tors, no po prostu Lego się umywa do tych figurek, wam powiem. No te figurki są tak dobrze nadrukowane, że to jest aż przykre, że kosztują po 4-3 zł tak naprawdę, a figurki Lego wiecie ile kosztują, a no niekiedy po prostu są to zwykłe puste figurki bez żadnych nadruków. No oczywiście jakość tego plastiku nie jest taka jak jakość Lego, ale nadruki biją po prostu Lego na głowę. W przypadku tej figurki, no to w zestawie dostajemy taki łuk, taką złotą kuszę, której też w Lego jeszcze chyba nie mamy. Całkiem fajnie ona wygląda, szczerze mówiąc. Szkoda właśnie, że jest złota, a nie taka brązowa. Ale no, według mnie wygląda całkiem przyjemnie. Też może jakieś takie fajne pozycje z nią zrobić. Jak chcecie, to dajcie znać w komentarzach. To nagrywam takiego właśnie shorta z pozycji strzeleckich dla łuczników. No i też dostajemy taką okrągłą tarczę z właśnie lwem Lannisterów. Oj, takie tarcze nie pojawiały się w serialu, ale myślę, że jakby jakieś takie ozdoby pod mury czy coś gdzieś tak, wiecie, zaczepić, to jak najbardziej mi się takie tarcze przydadzą, więc też fajnie, że mam jedną dodatkową właśnie za tego łucznika, który nie miał kołczanu. Także no spoko, no taki tarcz nie będę używał do tych figurek, ale właśnie jako takie ozdoby to jak najbardziej. No jak to mówią, najlepsze na końcu, no po prostu figurka takiego typowego Lannistera, którego mogliśmy spotkać praktycznie w każdej scenie z Gry o Tron, gdzie właśnie byli Lannisterowie, no wygląda po prostu
No, niesamowicie. Warto było czekać tyle lat na takie figurki od właśnie tej firmy Koruid. No, to jak to wszystko jest ładnie wykonane, ta zbroja. Bałem się trochę, że będzie tak jak w przypadku krasnoludów z Hobbita, że właśnie nie będzie się dało tych rączek podnieść jakoś wysoko, ale bez problemu się te rączki podnoszą, więc można jakieś takie fajne pozycje robić, nie tak jak właśnie w przypadku krasnoludów. One tak na tyle właśnie, na taką wysokość się podnoszą, więc jak najbardziej to wystarczy do jakichś takich właśnie pozycji bitewnych, więc dla mnie to jest na plus, bo w przypadku tych krasnoludów z Hobbita niestety te ich zbroje strasznie ograniczają ich rączki, więc no tam jest spory minus, a tutaj jest jak najbardziej plus. Sama zbroja jest właśnie takim elementem nakładanym, z połączonymi takimi naramiennikami. No trochę jest może taka masywna, bym powiedział, właśnie w przypadku tych naramienników, że są takie trochę wielkie, ale szczerze mówiąc jakoś mi to zbytnio nie przeszkadza. No i ten hełm. Hełm to jest po prostu, no, najlepsza rzecz, jaką widziałem w tym roku. No, hełm jest po prostu niesamowity. Te detale, właśnie to, że jest tak dobrze zrobione, że nie ma jakichś takich zacieków farb, jakichś odstających elementów tego plastiku. No, jest po prostu niesamowicie wykonany z każdymi drobiazgami, to właśnie takie kropeczki złote na hełmie, takie właśnie wykończenia. Cały ten taki design tego, że po prostu wygląda tak jak z serialu, no po prostu jest to niesamowite. I no już jestem pewien, że na pewno kupię więcej takich figurek, no bo te figurki po prostu są niesamowite. Tradycyjna tarcza Lego, chociaż wydaje mi się, że trochę mniejsza, taka bardziej drobna mi się wydaje niż ta taka od Lego. Tak, tak, na pewno jest mniejsza, już widzę, że na pewno jest mniejsza niż ta od Lego. No ale wygląda całkiem spoko. Jest lannisterski lew kolejny na takim bordowym tle, dla mnie spoko. No i miecz, słuchajcie, miecz też jest mega dobrze wykonany, bo to są takie typowe miecze Lannisterów, które mogliśmy widzieć z serialu. Tutaj widzicie, mamy nawet takiego lwa na rękojeści zrobionego. No jest to po prostu coś niesamowitego. No może minus jest to, że te miecze są złote. No szkoda, wolałbym, żeby były albo takie właśnie srebrne, albo po prostu szare. No ale złote niestety są takie złote, więc jest zbyt może ich do czegoś użyć, szczerze mówiąc. Więc szkoda. No ale jak myślę, że jakieś takie fajne, może jakieś, nie wiem, jakbym robił jakiś taki posąg, na przykład złoty, to taki na pewno miecz bym użył. No po prostu jest tak świetnie wykonany, zwłaszcza z tym lwem. Więc myślę, że taki miecz na pewno byłby fajny, jakiś mocków może z jakiegoś Indiana Jonesa czy coś. No miecze są spoko, szkoda, że są właśnie złote, no ale myślę, że mimo wszystko cała figurka i tak oddaje. Jest jeszcze płaszcza, no trochę się bałem tych płaszczy, bo zakładając na tą zbroję, no to wiecie, ona będzie strasznie odstawała, więc zdecydowałem się założyć po prostu ją na pod zbroję. I wygląda to tak, no nie jest to może coś super, że właśnie, że tutaj jest taka zbroja, ale wizualnie jak najbardziej z tej strony jest ok. No i słuchajcie, ten materiał pelerynki jest dość fajnie zrobiony, na pewno jest sztywny, więc jest o wiele lepiej niż to coś, co nam daje ostatnio Lego, to takie, wiecie, takie miękkie pelerynki i ich na przykład w tym Obi-Wanie to jest po prostu masakra. Ale ciekawe jest rozwiązanie, że właśnie z tej strony jest taki plastik typowy, taki plastikowy materiał, a z tej strony jest taki, bym powiedział, taki zamsz trochę, taki, wiecie, taki misiowy, milusi taki w dotyku ten właśnie materiał. Więc myślę, że jak najbardziej jest to takie fajne rozwiązanie, bo wiecie, to wkładamy tutaj naprzód, więc trochę tego jak najmniej widać, a to mamy z tyłu właśnie z takim misiem, więc myślę, że to całkiem super rozwiązanie. No i też nie czuję, żeby ta pelerynka jakoś tak się, wiecie, rwała łatwo, że nie jest jakiś to taki tandetny materiał, ale do takich właśnie figurek myślę, że jak najbardziej jest na plus, zwłaszcza z tym jednym bolcem też jest ok, bo ja preferuję właśnie pelerynki, które mają dwa, ale w tym przypadku ten jeden jak najbardziej wystarczy, no bo i tak zakrywam go zbroją, więc pelerynka jak najbardziej na plus. No i słuchajcie, kończę pisać w komentarzach, jak wam się takie figurki właśnie Lannisterów podobają z Gry o Tron. Ja już się nie mogę doczekać, jakie mocki będę robić, może jakąś królewską przystań najpierw, albo właśnie tę bitwę o wozy handlowe, wozy ze złotem, ze zbożem, właśnie z 7. sezonu Gry o Tron, gdzie tam właśnie Drogon latał nad tymi Lannisterami i ich palił, no bo Drogona też mam, więc fajny mógłby być taki mocek. No tak jak mówię, ja jestem mega zadowolony z tych figurek, zapłaciłem za nie 200 chyba 50 zł, no tam z groszami powiedzmy, z darmową wysyłką oczywiście, przyszło mi to chyba w 11 dni tak naprawdę. No i wydaje mi się, że są wszystkie figurki, no tak naprawdę to tylko jednym minusem jest to, że ta figurka nie ma kołcza, no ale ma dwie tarcze, więc jest ok. No i te figurki, no cóż, no na pewno kupię ich więcej, no naprawdę one są niesamowicie fajnie wykonane, mega mi się podobają i jak na chińskie takie, wiecie, powiedzmy, że podróbki, no to są jak naprawdę na najwyższym poziomie, nawet poziomie, że wyższym niż Lego. No i cóż, no warto było czekać naprawdę na te figurki, czekać, że wiecie, że firma Koruid w końcu po tylu latach zrobiła dalej jakąś kontynuację figurek z Gry o Tron, no bo naprawdę, ja próbowałem Lannisterów robić z, no po prostu elementów Lego, tam jakieś kupowałem Minecrafty, te takie torsiki, jakieś z Ninjago kupowałem takie zbroje z czerwone, jak chcecie to wam nagram taki właśnie filmik w porównaniu moich figurek, które sam zrobiłem, versus takie właśnie już figurki z AliExpress, z tych właśnie takich
chińskich małych rączek, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki film zobaczyć. No i cóż, no chyba ode mnie to tyle w tym filmie na dzisiaj. Myślę, że jeszcze jeden film się pojawi w tym tygodniu z kolejnej paczki z Chin, bo też zamówimy kolejną paczuszkę, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć taką paczkę kolejną. No i cóż, łapka mile widziana, oczywiście w górę jakiś komentarz. Wpadajcie też na mojego Discorda oraz Instagrama. Linki macie oczywiście tam dole w opisie. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Raczej już z omówienia finałowego odcinka właśnie Jawinu 4, no bo Jawin 4 już praktycznie skończyłem. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale.